A czy na przykład jest Pani fanką projektów, które robi Pani córka? Bo ostatnio miałam przyjemność z nią rozmawiać i zastanawiam się, czy na przykład mama kiedyś zadebiutuje na czerwonym dywanie właśnie w jej projekcie. Marzę o tym, naprawdę chciałabym bardzo, chociaż nie ukrywam, że jak gdzieś wychodzę, to radzę się. Chociaż dzisiaj się sama wystylizowałam, ale radzę się bardzo często, co mam nałożyć na różnego rodzaju imprezy. Chociaż to, no właśnie, także bardzo bym chciała, trzymam za nią kciuki. Uważam, że jest bardzo odważna w tym, co robi, że jest nowatorska, że kogoś takiego nie ma u nas na rynku i bardzo mocno trzymam za nią kciuki, kibicuję jej, bo jej wyobraźnia jest nieograniczona, nieokiełznana i myślę, że jeszcze pokaże, co potrafi. Zarówno Pani, jak i Pani mąż od lat są w tym show biznesie, wspaniale też działacie artystycznie. Czy jesteście zadowoleni, że Wasza córka także wybrała taką drogę? To są jej wybory, to jest jej wybór i jeżeli jej to sprawia przyjemność, satysfakcję, to jesteśmy bardzo szczęśliwi, natomiast no to nie jest łatwy zawód, trzeba mieć dużo szczęścia w tym zawodzie, trzeba mieć talent i spotkać w odpowiednim czasie odpowiednich ludzi, żeby to się przełożyło potem na pracę. Tego jej życzę, tak jej kibicuję i... no i tyle. Ale ostatnio podczas jednego podcastu z jedną z bardzo znanych i cenionych dziennikarek zareagowała Pani aż na to, że było tak dużo pytań dotyczących Heleny. No właśnie, bo to chyba teraz trochę jest tak, że odkąd ona wkroczyła na te salony, to mimo wszystko wzbudziła bardzo duże zainteresowanie. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. W tym zawodzie trzeba mieć pozycję. Trzeba coś znaczyć, coś robić, a ona pokazała, że potrafi, pokazała, że jest bardzo dobrą aktorką, pokazała w wywiadach wszystkich swoich, że jest mądrą dziewczyną, wie co mówi, wie co się dzieje w świecie dookoła i no cóż, nie trzeba nic więcej dodawać ani odejmować. Znaczy ona na przykład się radzi, dobierając rolę państwa albo... Nie. Ona już jest, kończyła szkołę teatralną i już... tak. Kończyła szkołę teatralną i jakby idzie już teraz swoją własną drogą.